Dzień dobry. Dzisiaj powiemy sobie o wodach powierzchniowych Afryki. Co to w ogóle są wody powierzchniowe? Wody powierzchniowe to są jeziora, bagna, rzeki, potoki, strumienie. Czyli te wody, które znajdują się na lądach, na kontynentach. Natomiast co nie jest co, jakie wody nie są wodami powierzchniowymi? Oceany, morza, para wodna w atmosferze, czy woda w lodowcach. To nie są wody powierzchniowe. My zajmiemy się wodami powierzchniowymi Afryki. Mówiliśmy sobie na poprzednich zajęciach, że Afryka, mimo gorącego tropikalnego klimatu, ma lepsze warunki wodne niż chociażby Europa czy Australia. Dlaczego? Wpływają na to dwa czynniki. Pierwszy czynnik jest taki, że Afryka ma bardzo dużo dużych rzek. I drugi czynnik, wiemy, że Afryka leży na równiku, a co za tym idzie, jak leży na równiku? Występują tam wilgotne lasy równikowe, w których cały czas pada deszcz. Są to tak zwane deszcze zenitalne. Omówimy sobie może najpierw rzeki Afryki. Proszę Państwa, Afryka, tak jak powiedzieliśmy sobie, ma dużo rzek. Sieć rzeczna jest dosyć gęsta. Najwięcej rzek jest oczywiście w środkowej Afryce, najmniej w północnej, tam gdzie klimat jest wzlotnikowy, suchy, gorący, pustynny. Jeśli chodzi o najdłuższą rzekę Afryki, to jest nią Nil. Nil płynący z południa na północ, mający długość 6650 km długości, uchodzi do Morza Śródziemnego, tworząc wielką deltę. Wiemy, że delta to jest takie rozgałęzianie się rzeki w dolnym biegu jej części, prawda? Mówiliśmy sobie również, że mamy dwa rodzaje delt. Jest to estuarium i zwykła delta, prawda? I mówiliśmy sobie również, że, bo my chociażby też mamy jedną dużą deltę, są nią Żuławy Wiślane, i mówiliśmy sobie, że tworzą się tam bardzo żyzne gleby, są to mady, czyli fluwiosole. A co za tym idzie, jak się domyślamy, rozwinęło się tam rolnictwo. I tak również jest. W delcie Nilu rolnictwo jest bardzo wysoko rozwinięte. Drugą najdłuższą rzeką Afryki jest Kongo. Jest o tyle ciekawą rzeką, iż dwa razy przechodzi przez równik. Ponieważ jak jest równik, to ona sobie płynie tak. Uchodząc do morza, do Oceanu Atlantyckiego, bo w ogóle Afryka w dużej mierze leży właśnie w zlewisku Oceanu Atlantyckiego. Mało afrykańskich rzek uchodzi do Indyjskiego. Dlaczego? Ponieważ mówiliśmy sobie również o ukształtowaniu powierzchni Afryki. Afryka na wschodzie ma bardzo dużo wyżyn. Wyżyna Abisyńska, największa wyżyna Afryki, czy wyżyna wschodnioafrykańska, tak? W związku z tym, że rzeki płyną oczywiście pod wpływem grawitacji, czyli z wyżej położonych terenów do niżej, to większość rzek mające źródła właśnie na tych wyżynach płyną w kierunku zachodnim, czyli w kierunku Oceanu Atlantyckiego. Co za tym idzie, około 80% wszystkich rzek leży w zlewisku Oceanu Atlantyckiego, a nie Indyjskiego, bo przypominam, że tylko z dwoma oceanami Afryka graniczy. Z Oceanem Atlantyckim i z Oceanem Indyjskim. Czyli najdłuższa rzeka Nil, druga najdłuższa Kongo, a jaka jest trzecia? Niger. Niger płynący przede wszystkim przez państwo Nigeria oraz przez państwo Mali. To również bardzo długa rzeka i też uchodzi do Oceanu Atlantyckiego. Poza tym bardzo długą rzeką jest chociażby rzeka Zambezi. Jest to również najdłuższa rzeka uchodząca do Oceanu Indyjskiego. Rzeka Limpopo to druga najdłuższa rzeka uchodząca do Oceanu Indyjskiego. Uchodzi nieopodal miasta Maputo, stolicy Mozambiku. Poza tym także chociażby rzeka Senegal czy rzeka
Oranje, też długa rzeka w południowej Afryce, też uchodzi do Oceanu Atlantyckiego. Czy rzeka Kubango, zwana Okavango, jest to o tyle ciekawa rzeka, że ma źródło, tak jak każda inna, ale nie uchodzi ani do rzeki, nie uchodzi do jeziora, tak? Nie uchodzi do morza, do oceanu, a uchodzi, proszę Państwa, do bagnistych terenów na kotlinie Kalahari. Mówiliśmy sobie również, że Afryka ma dużo kotlin, chociażby kotlinę Górnego Nilu, kotlinę Czadu, kotlinę Kalahari, tak? I co za tym idzie, uchodzi do kotliny Kalahari, do bagien i tam właśnie w kotlinie Kalahari są największe w Afryce bagna. Oczywiście bagna są również chociażby w Dolinie Nilu czy w Dolinie Konga, ale w kotlinie Kalahari tych bagien jest najwięcej. Dodam tylko, że nauka zajmująca i badająca bagna to jest paludologia. Natomiast już wspominałem, jak się nazywa nauka o rzekach. Jest to potamologia. Moi drodzy, a co z jeziorami Afryki? Mówiliśmy sobie, że Afryka ma również dużo jezior. Przede wszystkim na równiku ma jedno z największych jezior na świecie. Jest to jezioro Wiktorii, przez które przechodzi chociażby równik. Obok jeziora Wiktorii jest chociażby jezioro niedaleko Malawi, jezioro Tanganyika czy jezioro Kivu. Tanganyika, mówiliśmy sobie również, że jest drugim najgłębszym po Bajkale jeziorem na Ziemi. Mówiliśmy sobie, że jest też kryptodepresją. Tak? Już nie będę powtarzał, co to jest kryptodepresja, bo już o tym mówiłem. A co, czy tylko tam znajdują się w Afryce jeziora? No nie, chociażby jezioro Czad jest idealnym tego przykładem. Czad znajduje się w państwie Czad. Jest to jezioro, które ostatnio zmniejszyło swoją powierzchnię, ponieważ ono znajduje się na takim terenie nazywany Sahelem. I my mówiliśmy już, że Sahel jest to taka forma przejściowa pomiędzy sawannami a pustyniami i w ostatnim czasie Sahel trochę spustynniał. Co za tym idzie, jezioro Czad również zmniejszyło swoją powierzchnię. Proszę Państwa, również w Afryce mamy więcej chociażby sztucznych jezior. Na rzece Niger zostały utworzone sztuczne jeziora, czy na rzece Nil. Chociażby jezioro Nasera, które pełni funkcję retencyjną właśnie Egiptu, bo jezioro Nasera znajduje się w Egipcie. Zostało wybudowane w 1971 roku. I tak w wielkim skrócie opowiedzieliśmy sobie o wodach powierzchniowych Afryki. Kolejny temat to są również wody powierzchniowe, ale naszego kraju, czyli wody powierzchniowe Polski. Zapraszam gorąco.